Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie potężny afrotrapowy bicik w stylu Aster Rondo. Także załadowałem sobie taką gitarkę. I teraz ułożę sobie jakąś melodię. Zwiększę też BPM do około 144. Także to jest nasza cała melodia. Możemy sobie dodać jeszcze jakieś bass noty. I narzucimy sobie na to jakąś drugą melodię, żeby ją uzupełnić. Także teraz przejdziemy do perkusji. Jak sobie kiedyś wybrałem taki drum kit afrobeatowy, afrotropowy. No i tutaj myślę, że znajdziemy wszystko, co potrzeba. Dodamy też potężny pattern kicka. No i teraz jakieś perki, żeby to uzupełnić sobie. No i teraz możemy sobie to zaaranżować. Także w Rondo od Astera mieliśmy najpierw intro, potem był taki krótki bridge i tutaj był refren. No a potem jest 12-barowa zwrotka, także zrobimy sobie to samo, więc skopiujemy. Tylko tutaj akurat refren nie ma tej naszej drugiej melodii, no i potem zwrotki już mają. No i sobie przekopiujemy jeszcze raz. I na końcu refren powtarza się dwa razy, także tutaj już wrzucimy sobie wszystko. No i na końcu jako outro możemy sobie puścić nasze melodie i perkusję, tylko powiedzmy z jakimś takim opóźnieniem. I dodamy sobie też wyciszenie dźwięku. Także w ten sposób zrobiliśmy sobie bicik w stylu Aster Rondo, także dzięki wielkie za oglądanie i miłego produkowania. Siemanko.